Hej, hej, tu Litranfoman. Cześć, z tej strony Kamil. Miał być cisza w kapciach, ale kapcie mi przemokły, bo ktoś wylał wodę w windzie, więc dzisiaj będzie cisza bez kapci, ale u Kamila. Cóż, dzisiaj sponsorem jestem ja. Co palimy? Palimy Alfa Kira z Dubaju. Zajebisty jest. To jest smak białe winogrono. Powiem wam szczerze, długo polowałem na to palenie, ponieważ no niestety ciężko trafić. Jest bardzo mało na rynku. Jak macie możliwość kupić, jeszcze przed recenzją, przed czymkolwiek, mówię wam, kupujcie w ciemno. Bo naprawdę warto. Co jest charakterystycznego w tym tytoniu? No to, że jest bardzo mokry i bardzo ładnie pachnie. Jest przede wszystkim zalany sokiem z winogron. Pięknie pachnie, piękny aromat. Winogron, tak jak mówił Kamil, jest bardzo mokry, tutaj wszystko po prostu płynie. Ale nie jest dżemowaty, jest piękne cięcie. Średnie bym powiedział. Czyli jeżeli chodzi o grubość, to tak, no to jest średnio cięty. Generalnie bardzo mało patyczków z prawdy się spotykamy. Bardzo rzadko. Opakowane w dwie folie w środku, takie woreczki tak. Jakby, prawda? Eleganckie. Zewnętrzny woreczek był otwarty, w sensie nie jest zamykany na zgrzew. Wewnętrzny fabrycznie jest zaspawany. Tutaj są jakieś, nie wiem... Zgrzany w sensie. Zgrzany, tak. Tutaj są napisy producenta. Cóż, tak jak już mówiłem, zapach piękny. Powąchaj sobie, a ja sobie teraz zapalę. Okay. No zapach jest całkiem fajny, z tym, że też nie do końca to daje takie 100% białe winogrona. Dlatego, że są tak jakaś taka lekka nutka mięty jakiejś, wiesz, czy czegoś takiego... Jest faktycznie coś tam takiego. Takiego świeższego, ale to dobrze, bo to doprowadza do tego, że ta melasa nie jest mulista, tylko jest taka z lekką nutką świeżości. Nie jest słodka. Uważaj, bo popalenie zabija, to pisze. Tak, wiem, powoli. Powoli. Więc nie musimy się śpieszyć. I szkodzi zdrowiu. A, no i właśnie jest to jest też taka niestandardowa ilość nikotyny w tym, bo jest 0,1. Do tej pory się spotykaliśmy 0,5, jak na przykład w Alwasze, albo 0,05, czyli jak na przykład w Abirze. A tu mamy taki dość niestandardowy 0,1 nikotyny, więc to też tą melasę wyrównia, więc sobie nie przypominam jakiejś innej melasy, która by miała 0,1. Też nie, to kwestia fermentacji. Znaczy nie, no wiesz, to tam jak sobie ten tytoń przygotuje, wiesz, bo taki tytoń można odpowiednio tam oczyszczać i ta nikotyna z niego odpływa, a się uzyskuje odpowiednią ilość. Sama melasa, no jeszcze jest, z tego co wiem, dostępna końcówka gdzieś tam na Allegro. Na Allegro, tak. Wyprzedawane są te końcówki, bo już się nie opłacało tego towaru ci raz akcyzować, żeby było w oficjalnej sprzedaży. Skupiłem tą puszkę, to jest ćwierć kilo, 25 zł plus 14 zł koszt wysyłki. Czyli to jest w takiej fajnej puszeczce, jako od lodów, myślę, plastikowej. No, wszystko oryginalnie zapakowane, bo jednak przyznałem, tak jak mówię Kamilowi, przyznam się szczerze, jak kupuję od kogoś, kogo nie znam, to mam zawsze tego stracha, że kupię... Ale cię oszukają. Tak, a dostanę nakle, nie? Na czym palimy? Palimy na dwóch czy na trzech? Na dwóch. Na dwóch bambuczach. Na moim cybuchu takim, co kiedyś go zaprojektowałem, to tak naprawdę ostatnia sztuka. No to czy ja przyznam szczerze, że jeden z tych cybuchów sobie przywłaszczyłem na takie palenia właśnie większe. Masz więcej? Znaczy wiesz co, jeszcze gdzieś jest jeden. Bo ja nie mam, to najwyżej tak, ja to ci dam. Odbiorę od ciebie jednego. No to ci dam. Bo to jest 15 gram tam wchodzi. No, więc można sobie z tego zrobić bardzo solidne palenie. Poza tym jeszcze, słuchajcie, ten sok cały spływa sobie przez sziszę do dzbana i tutaj, gdzie mieliśmy wodę z lotem, w zasadzie w tym momencie już się nam zrobił sok winogronowy. Więc to też jest, świadczy o tym, jak ta melasa jest płynna. Z tym, że nie jest, znaczy leje się owszem, ale nie sprawia wrażenia jak z jakiejś takiej lipy i kiepścizny. Czasami, nie ma lipy. No, bo na przykład jest ta melaska, ta
Polska ze Szczecina, ten Dubai Dream, Dubai Dream, którą już recenzowaliśmy kiedyś. I ona płynie. No, która po prostu płynie sobie, a tu tak płynie, ale fajnie płynie, prawda, więc... Myślę, że będę chciał sobie kupić teraz dużego Fumela Mii i myślę, że wtedy jeszcze lepsze będzie palenie. No, jak nie chcesz, to takie Fumele mam, takie właśnie duże. No, tam też wchodzi spokojnie z jakieś 12 gram. No. Więc cóż, co o smaku powiemy? No, smak jest taki, jak to pachnie, prawda? Czyli lekka taka miętka, jest ta biała winogrona, jest to słodkie, ale nie przesłodzone. Czuć tytoń, to też jest ważne. Dla mnie, nie wiem jak dla ciebie, ale ja lubię, jak palę tytoń owocowy, żeby nie było tylko owoców. Lubię jednak ten posmak tytoniu. Znaczy, no tutaj jest, prawda? Jest to mniej niż 0,5, ale więcej niż 0,5, nie? Więc jakaś to tam to hula. Niemniej smak, no może to nie są idealne białe winogrona, ale jest nieźle. Jest nieźle, może właśnie przez tą miętę, która jest taka bardzo świeżająca. Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ja sobie pozwolę powiedzieć, że smak tego palenia oceniam na 5. Nie jest to może idealne winogrono, tak jak mówisz, ale w porównaniu z tym, co ostatnimi czasy paliliśmy, no krzywdą by było dla tego tytoniu nie dać 5. Może się ze mną nie zgadzasz? Znaczy, wiesz co, no zależy do czego porównujemy. No ja bym dał 4, tak? Ja bym dał 4, jeżeli chodzi o smak. Dym, aromat, no to jak najbardziej 5. Wiesz, ja mam w pamięci ostatniego Prince'a, więc może stąd takie moje... Ale ten twój ananasowy Prince, jak na którego narzekałeś, pozostałe Prince'y są dobre. Ten Prince ananasowy się mi nie udał, fakt. Ale inne są w porządku. Poza tym też, jeżeli chodzi o sam dym, to widzicie tutaj w sziszy, w dzbanie, w naszym w nadgilem, jest po prostu biało, siwo. No to wiesz co, może spróbuj delikatnie unieść, bo nie wiem, czy łapię to. Ja tak naprawdę nie wiem, jak to skadrowałem, a nie chcę mi się wstawać. Ale jest tak, jak widzimy czasem, ciężka faja, że po prostu jest biało. Nad wodą jest biało. I to jest dobra. Uwielbiam takie palenie. Tym też spróbuję tutaj wyciągnąć porządnego bucha. Dawno nie wyciągałem, więc zobaczymy, jak to pójdzie. No, dajesz. Jak chcesz, to mogę ci jeszcze kominkiem przykryć też. Kominkiem alfamanowym z puszek do domowego użytku. A to zaraz pokażemy, bo chyba... Znaczy już go wielokrotnie zachwalaliśmy, ale... Ale myślę, ja nie wiem, że... czy go pokazywaliśmy. Że nigdy dość. Pokazywaliśmy. W tle z kolei sobie popijamy herbatkę, z którą już kiedyś do czynienia mieliśmy przy recenzji. To jest ta herbata wędzona. Tak. Jak ona się nazywa? China Terry coś tam. Że to coś po chińsku, tak? Tak. Suchong, o! Suchong, no właśnie, no to będzie suchong. W tym wypadku bardzo fajny dodatek do shishy, troszeczkę robiący dysonans z samym paleniem, bo tu mamy palenie generalnie słodkie z lekką miętą, z kolei tu mamy taką wędzonkę. Mamy troszkę wiatr, więc to tak się nam tu nie kumuluje, ale wieście mi, dym to tak jak mówi Kamil, mocna piątka. Nawet bym powiedział 5 z plusem, tutaj w ciemno bym tak powiedział. Ale wiesz, ale w tym momencie to się jakoś odsłaniamy, bo mówimy, że dym jest zajebisty, a to takich ciągów nie ma. Ale nie jest, bo to jest nie, tak, no jest, okno mam otwarte i wciągnie w tamtą stronę. No, ale wiesz, co chcę powiedzieć, że niektórzy mają takie wrażenie, że ćwiczą jakieś tam reskic, nie? Czekają do momentu, żeby puścić w kamerę dym. No. Więc widzicie, dym jest zacny. Powiem wam, to naprawdę był dobry zakup. Pół renty na to poszło. Ale naprawdę fajne. I jak macie możliwość, kupcie. Jest niestety bardzo mało na rynku teraz w Polsce. Jeszcze poluję na Alfakera tego drugiego. Jak on tam? Zawsze zapominam tą nazwę arabską. Za Adżamanu, tak. Jak ktoś ma, z chęcią odkupię. Jakoś nawet jedną porcję, podzielcie się. Bo ciężko trafić, a
no tęsknię za tym smakiem. No, jakby nie mówić jednak, ten alfaki zadżamany jest o wiele lepszy od wersji Dubaj. No, z tym, że też odpowiednio droższy i odpowiednio go trudniej złapać, tak? No, niestety no. Tak. W każdym wypadku może podsumujemy to jakoś. Smak, ja daję 4. Ja daję 5, to wyjdzie 4,5. A dym? 5 z plusem nawet. Ja też jak najbardziej bym tutaj dał 5. Zapach, aromat przy otwieraniu też chyba zdecydowanie 5. 5. Cięcie i wilgotność. Świetnie jest to wszystko w sobie zgrane, więc tutaj też 5. To myślę, że mamy średnią taką niecałe 5. Znaczy, no jest nieźle. Z tym, że też mówię, że jeżeli ktoś się nastawia typowo na białe winogrono, drażni go, że może tam się pojawić jakaś mięta, to może tą cenę dać niższą, prawda? Ale jest to fajne. Tak już się wybieraliśmy z tym paleniem. Tak obiecywałem, że będę miał ściągnięty tytoń ze Stanów. No troszkę tutaj mam z tym przyblokowane to. Ale jak widzicie, ratuję się właśnie zakupami przez Allegro. W każdym przypadku polecamy, jest całkiem nieźle. Fajnie się to pali. Mam takie wrażenie, że jak się jeszcze trochę pod kominkiem potrzyma, to ta słodycz zaczyna być taka bardziej intensywna. Sok zaczyna lepiej parować. No, spróbuj sobie. Faktycznie. Prawda? Dobre. Okej. Jak to zwykle, kiedy palimy sobie prywatnie, żony w pracy, tak? Tak. Cóż, no pewnie coś porozmawiamy, no, znaczy pewnie, oczywiście, że porozmawiamy. Myślę, że warto skomentować wpadkę pewnego czarnego prezydenta. Jesteśmy na bieżąco, bo to dzisiaj ja o tym usłyszałem rano. No nieźle wtopił, ale to tak jak rozmawialiśmy, wychodzi niedouczenie osób, które mu piszą przemówienia. To nie jest, wiesz, w mojej opinii to nie jest kwestia niedouczenia, tylko jest to celowe. Od dłuższego czasu jest pewne lobby, które chce zrobić z Polaków nazistów i faszystów. To troszeczkę się wiąże z takim wypieraniem odpowiedzialności Niemców historycznej, prawda, za Holokaust, za obozy zagłady. Dodatkowo są pewne grupy biznesowe, nazwijmy to w ten sposób, które są zainteresowane różnymi odszkodowaniami ze strony polskiej. Nawet znajdują one swoich tutaj w naszym kraju zwolenników. No i tak to wygląda, wiesz, no, na takie szczekanie trzeba odpowiedzieć twardo. Ja dziwię się, że ta osoba odbierająca w imieniu Jana Karkerskiego, już nie żyjącego, to oznaczenie przyjęła. Powinna je oddać. Tak, bo powinna powiedzieć, że żąda przeprosin w tym momencie. Tutaj myślę, że tutaj oboje się zgodzimy, że postawa rządu, z którym wielokrotnie się nie zgadzamy, w tym przypadku jest prawidłowa, jest ostra reakcja. I myślę, że tak powinno być. Znaczy, ja ci powiem szczerze, że nawet nie wiem, czy jaka była reakcja polskiego rządu, bo pierwsze newsy, które dotarły do mnie, były z serwisów słowackich, wiesz? Aha. No po prostu dostałem link ze Słowacji, że coś takiego będzie w Słowacji się pojawiło. Dopiero po paru godzinach się to pojawiło w polskich mediach. Powiem, że na bieżąco troszkę to pilnowałem i z tej strony i opozycja, i grupa rządząca są jednogłośnie, żądają przeprosin. Nawet do tego stopnia, że już nasz tutaj minister spraw zagranicznych bardzo szybko wrzucił na Twittera, że w tej chwili już to oczekujemy przeprosin, że to nie powinno mieć w ogóle miejsca. Jeżeli takie coś nastąpiło, to po prostu bez przeprosin nie powinno w ogóle być dalszej rozmowy. No, nie uważa trochę żenujące, że minister spraw zagranicznych ogłasza jakieś postulaty polityczne na Twitterze. A jednak nie, wiesz dlaczego? No, żyjemy w dobie social networking. No i jednak zanim by to doszło tymi kanałami dyplomatycznymi, które też zostały uruchomione,
oficjalne i mniej oficjalne, to jednak taka reakcja dość szybka. No nie ukrywajmy, no prezydent Stanów Zjednoczonych też posiada Twittera. No mam nadzieję, że jest subskrybentem ministra Sikorskiego, taką nadzieję, oczywiście, ale trochę w to wątpię, przyznam szczerze. Ale no, na pewno są kręgi, które mu dadzą znać, że dał dupy za przeproszenie. No na pewno mu będzie przykro, prawda? Nie no, jest to sytuacja żenująca i powiem szczerze, że z drugiej strony nie jestem tak specjalnie tym zaskoczony. Jest jak jest, tak, i trzeba z tym walczyć. No dobrze, że rząd polski zawsze w każdym przypadku właśnie walczy z tym, czy to było do tego stopnia, że na przykład w New Yorkerze i w większości dużych wydawnictw newsowych, informacyjnych w Stanach Zjednoczonych została opublikowana taka książka, można to nazwać książka, broszura, w której jest wyraźnie wyjaśnione, że to nie są polskie obozy zagłady, tylko zagłady nazistowskie, które były na terenie okupowanej Polski. Jest to podkreślone i walczone z tym w tych kręgach chociaż. Mm-hmm. Więc jest to dla mnie plus. No też mi się podobało to, co powiedział dzisiaj Wałęsa, że dla niego to, tak jak mówisz, nie dziwi go to, ale on widzi w tym właśnie taką okazję, żeby ponownie to nagłośnić i żeby po prostu można to wykorzystać dla nas, żeby właśnie wymusić pewne kroki w tym kierunku, żeby no, zaprzestano takich kalumnii, oczerniania historycznych, po prostu, jakby to powiedzieć, fałszowanie historii, no nie bójmy się tego. Wiesz, no Wałęsa nie jest tutaj przynajmniej dla mnie jakimś autorytetem, jeżeli się zgadza na przykład na to, żeby, żeby Stocznia Gdańska pozostała imieniem Lenina, prawda? No to jak pewnego rodzaju powrót do przeszłości. W pewnym stopniu tak, ale pamiętajmy, że ta część właśnie brama i tak dalej, to jest część muzealna już, tak? Nie, stary, to będzie zupełnie inaczej, wiesz, bo to nie jest część muzealna, tylko jeżeli była to część muzealna, to powinno być to co zrobiono ostatnio, jakimś w ogóle partyzanckim sposobem, że przylepiono logo Solidarności, jeżeli już to powinna być brama Solidarności, żeby mówić o tych pozytywach, a nie jakaś rekonstrukcja komuny, jeszcze przy w ogóle aprobacie władz Gdańska, gdzie jakiś brodaty koleś w ogóle z urzędu miasta się wypowiadał, że ten napis Solidarności to jest w ogóle jak graffiti na dworze Artusa, tak? Że w sensie, że to trzeba w ogóle zamazać, ściągnąć i zamalować i przywrócić stocznie imienia Lenina. Znaczy, nie ukrywam, że to nie do końca się z tobą zgadzam tutaj, ale no, żyjemy w takim kraju, że możemy się ze sobą nie zgadzać i no się tak, no oczywiście, tylko wiesz, tylko po prostu mnie zaskakuje to, że jeżeli mamy zrobić porządek, wiesz, bo to jest istotne, tak? Pewnego rodzaju narracja i jak możemy walczyć z polskimi obozami zagłady, jeżeli w własnym kraju Polacy są zwolennikami przywracania tego typu chucp. Do mnie pije. Znaczy, nie, ciebie, tylko mi chodzi, wiesz, o decydentów, tak? Wiesz, bo ty możesz to uważać w takiej zasadzie, że jest to jakaś tam rekonstrukcja historyczna. Dobra, no okej. To nie prowadzi absolutnie do niczego, dlatego że jeżeli przyjedzie, wiesz, bo powiedzmy, że robimy to dla turystów, tak? I przyjeżdża jakiś taki przekonany o tym, że w Polsce były obozy zagłady, turysta z zachodu widzi stocznię imienia Lenina i jest przekonany, że no tak, no przecież jest stocznia imienia Lenina, wiesz, chodzi mi o to, że nie ma tej świadomości, że... Nie ma tam tablicy, która to wyjaśnia na przykład. Tak, że nie ma tablicy, która to wyjaśnia, czy nawet nie wiesz, że może to być jakaś intelektualna prowokacja, tylko łyka to od razu, okej, my tutaj czcimy Lenina, podobnie jak są pomniki Lenina na Białorusi, w Rosji, czy we wschodniej Ukrainie, no. Wiesz, to jest dla mnie bez sensu, no. Albo Stalina w tym. Stalina w Gruzji, nie? Gdzie on tam powiedzmy jest. No to Saakaszwili z tym walczy ostro i te pomniki. Nie, tam nie ma już chyba pomników na Stalina. Ale wiesz, chodzi mi, że Gruzini, część Gruzinów, no uważa go za swojego
bohatera narodowego. Bo... Znaczy w kontekście to takim, że nie ma nikogo innego, kto wymordowałby taką ilość Rosjan, tak? No to może, może być to pewnego rodzaju. Tak, pozytyw, tak. Dla Gruzinów takim. No, wiesz, no. No tak, oni. Dobre. No tak, ja nie rozumiem, że po tego rodzaju środowiska no na gruzińskie to tak, mogą... Przyda się na to tak nie spojrzałem. Cóż, czytałeś coś ostatnio ciekawego? Pytałeś o książki. Książkę, którą obecnie czytam i polecić mogę, to w ogóle jest jakieś takie wykopalisko z regału mojej mamy jeszcze. Mianowicie książka Jerzego Łojka, Gdzie jest zdrajca? Książka wydawałoby by się dość opowiadająca z punktu widzenia wielu osób o rzeczach archaicznych, mianowicie o Potockim, który w czasach pod koniec pierwszej Rzeczypospolitej stanął na... Targowicy? Znaczy tak, jako przywódca Targowicy, a książka jest godna polecenia, dlatego że po pierwsze ma bardzo fajny tytuł, czyli Dzieje zdrajcy, czyli już sugeruje jakie nastawienie samego autora, ale czytając ją możemy się zdziwić, bo moglibyśmy się spodziewać nie już paszkwilu na temat samego Potockiego, zresztą najbogatszego magnata Ukresu Rzeczypospolitej, a książka jest pełna anegdot, pełna ciekawostek i jest bardzo żywa, mimo że data jej wydania to jest 89 rok. Jest bardzo żywa, jest bardzo na czasie, bardzo dużo właśnie anegdot, ciekawych takich źródłowych spostrzeżeń. Bardzo fajny warsztat, więc dla miłośników historii, czy dla miłośników ludzi, którzy chcą lepiej zrozumieć pewnego rodzaju nawet takie zagrywki polityczne, nie? Czy jakieś takie ciekawostki historyczne, no jest to bomba, jest to bomba, jestem w ogóle gdzieś w jednej trzeciej tej książki, a ją mogę śmiało polecić, także jeszcze raz. Jerzy Łojek, gdzie jest zdrajcy? Nie mam pojęcia, czy są jakieś wznowienia, czy jest to tylko te pierwsze wydanie z 89 roku. Myślę, że po bibliotekach można poszukać. No może, nie wiem. W każdym przypadku mam takie też wrażenie, więc to ci powiem, że bardzo dużo fajnych książek zaczęło wychodzić na przełomie lat 89-93 i to jest jedna z tych książek, jedna z mojej biblioteki już teraz, którą warto polecić szczególnie osobom zainteresowanym tą tematyką, czy powiedzmy lubiącymi się pocieszyć różnych anegdot i ciekawych wypadków, bo jest to przykład na to, że historia nie musi być drętwa, że nie musi być jakaś, wiesz, taka od daty do daty, od nazwiska do nazwiska, po prostu jest żywa, jest po prostu żywa. No to fajnie. Ja cóż, ja z innej beczki ostatnio cały czas męczę 100 najlepszych science fiction książek. No ostatnio poszedł Neuromancer. I jedna z moich ulubionych książek, a teraz śmigam Blade Runnera, ale w oryginale. Wiadomo, była ekranizacja i tak dalej, ale uważam, że książka jest o niebo lepsza. I jak macie możliwość, to polecam wam. Wiem, że większość pewnie nie lubi tego typu science fiction, bo teraz modne są raczej fantazy w tym kierunku. To się trochę zmienia już, wiesz? No nie, wiesz, ja nie jestem na bieżąco, ja po prostu czytam to, co lubię. No, to jest 12 książka w pozycji z tych 100 najlepszych, z takiej listy, które ja sobie znalazłem. Co tam już do tej pory poszło, no to gry Endera, które... Endera, które będą ekranizowane, tak jak ostatnio mówiliśmy, w przyszłym roku. No takie klasyki między innymi jak autostopem przez przez tą galaktykę, jakiś tam świat Ringu, Odyseja kosmiczna 2001. Po prostu klasyka, najlepsze wydanie moim zdaniem. Książki Asimowa. Ja robot, powiem ci, najpierw oglądałem film, nie? I przeczytałem książkę. Byłem zszokowany, bo okazało się, że jedyna rzecz, która jest wspólna między Ja Robot w książce, a Ja Robot w filmie, to jest tytuł. Naprawdę, tak? Tak, całkiem o czymś innym opowiada książka, bo w książce jest... Bo film oglądałem i podobał mi się. Film jest fajny, tak, ja nie mówię, że jest zły, ale wiesz, książka opowiada o rozwoju cybernetyki, od takich prostych robotów, które jeszcze nie mówiły,
poprzez roboty już mówiące, wykorzystywane gdzieś tam na kopalniach na Wenus czy na Merkurym, po takie najbardziej wyczesane sztuczne inteligencje. A cała książka kręci się wokół trzech praw Asimowa, że robot nie może zabić człowieka, tak. Robot nie może dopuścić, żeby człowiek siebie zranił i na trzecim miejscu, że nie że może chronić siebie. Mhm. I to jest z perspektywy psychologa robotów w tym przypadku. Trudno mi to przetłumaczyć na, wiesz, no bo to ja to w oryginałach śmigam, ale to będzie jako, jest taka, opowiada pani psycholog, która się zajmuje stricte psychologią robotów i ona opowiada o tym właśnie, co jest przedstawione, co się dzieje, kiedy robot ma konflikt między rozkazem, wydanym rozkazem, że musi coś zrobić, i kiedy to jest sprzeczne na przykład właśnie z tymi prawami. Mhm. Znaczy jest jedna rzecz, przepraszam, dobra, jest jedna rzecz, która jest wspólna z tym filmem, kiedy w gronie 63 robotów muszą znaleźć jednego, który miał inaczej napisane, nie miał tego pierwszego prawa, że nie może zranić, dopuścić do zranienia się człowieka. To jest jedyna scena, która tam, pamiętasz, była taka scena, tak, że stał między roboty i on szukał tego jednego. No to jest wspólne, ale autentycznie byłem zaskoczony. Tak samo z Blade Runnerem jest lepiej, ekranizacja jest bardziej zgodna z oryginałem, ale też jest multum rzeczy troszkę inaczej pokazanych. No wiadomo, no, technika i tak dalej to wszystko wymaga. Co jeszcze tutaj warto chciałem wspomnieć, kojarzysz Noc Triffidów? Była stara wersja Nocy Triffidów, nagrany film, nie dość zgodny z książką, taki trochę, zaczynał się od tej sceny, kiedy to tam on, gościu się budzi w szpitalu i się okazuje, że wszyscy są ślepi, on jeden nie, bo miał oczy zasłonięte. W książce jest to pokazane od tego, skąd się te Triffidy wzięły. I właśnie w 2011 roku, ostatnio mi Urgon mówił, że była nowa wersja zrobiona, remake, gdzie właśnie jest ten wstęp z książki, jest bardziej wierny oryginałowi. Jak macie możliwość, wypożyczycie sobie, fajne, warto. Jak ktoś lubi tą książkę, to będzie fajnie mu się to podobało. Wiesz, czego mi brakuje? Że nie zrobiono ekranizacji Człowieka z Wysokiego Zamku. A ty nie znam tego? Znasz to. Z czego? To jest książka ta, która opowiada o rzeczywistości, w której Ameryka jest podzielona między Japonię i nazistów. Co naziści wygrali wojnę. No niestety nie. Nie? Mi się wydawało, że tego. Podeślę ci okładkę. Okej. Bo ostatnio jak pokazałem, to mówię, że czytałeś to. Może to jest inny tytuł. I tam jest taka historia o kolesiu. Znaczy to jest fajna książka, dlatego że tam w pewnym momencie tak jakby Japończyk, który tam, powiedzmy, nie chcę tutaj spoilować, ale to jest fajne, że w tej książce rzeczywistość ta jego, gdzie tam naziści wygrali, państwa ententy wygrały, on tak jakby się przebija do naszej rzeczywistości i jest szokowany, nie? No to takie... Znaczy, że jak to rzeczywistość, czy znaczy, że wygrały państwa ententy, czy państwa osi? Znaczy czekaj, w książce wygrały państwa... Znaczy alianci, tak? Nie, właśnie znaczy, osi wygrały. Tak, tak. Państwa osi wygrały w książce. I on tam sobie siedzi w parku, tam się w coś wpatruje, raptem widzi, ten świat mu się ukazuje, ten nasz, że wygrały państwa osi. Alianci, no, bo już namotałem, bo tego nie będzie, pewnie to wytnę. Ostatnio też dobre kino obejrzałem, tak sobie pozwolę, Ręce Boga. Nie kojarzysz pewnie. Znaczy, coś mi ten tytuł mówi. No. Film jest schizowy, do prawie, nie wiem, 90% filmu myślimy sobie, że bohater jest totalnym zjebem. Po prostu nasrane ma w trzy dupy i to, co opowiada, jest po prostu szokujące i wszyscy myślimy, że jest wariatem, po czym zaskok taki, że po prostu koniec, nie będę spoilował. Macie możliwość, wypożyczcie sobie, naprawdę świetne. No i tyle, no a coś ostatnio ciekawego oglądałeś? Coś ostatnio ciekawego oglądałem? Znaczy ja jestem w ogóle miłośnikiem kina klasy B amerykańskiego. Ja też lubię.
I ostatnio widziałem film ten Aliens Opponents o tym, że do jakiegoś takiego na złomowisko gdzieś w jakiejś Ameryce, w Stanach gdzieś południowych spada statek kosmiczny, po prostu zdarzyła się katastrofa i ląduje tam obcy, który chce ten statek naprawić i korzysta ze złomowiska, które tam jest, żeby różnego typu części pozyskać. No niestety w wyniku intrygi takiej, bo to jest wszystko w takim klimacie redneckowskim, prawda? Ginie tam właściciel owego wysypiska, owego złomowiska i jego rodzina chce odzyskać jego ciało, gdyż liczy na schedę po nim. Aha. I problem polega na tym, że ten obcy ma takie wrażenie, że to oni go tam atakują i zaczyna się bronić. I ci żona i matka żony tego martwego właściciela organizują robią ogłoszenia w telewizji, że przyjedźcie, pokonajcie naszego kosmitę, do zdobycia jest 100 tysięcy dolarów, jeżeli go zabijecie. Aha. No i zjeżdżają się różnego typu redneki, jacyś tacy mściciele, aha, wojskowi, rozumiem, szkoła karate i tak dalej. Coś tyle jak w Wiedźminie ruszali na smoka, rozumiem. No to taka powiedzmy hołota i są przezabawne momenty, kiedy ten kosmita ich manduje na różne fantastyczne sposoby, bardzo śmieszne. I przyznam szczerze, że same kreacje aktorskie są naprawdę na wysokim poziomie i śmieszą, bawią, jest totalna rzeź. Właśnie w konwencji kina klasy B. Polecam, jeżeli ktoś chce się pośmiać i go bawić tego typu kino, film Aliens Opponent, da się go gdzieś znaleźć na sieci. Na wypożyczalniach internetowych. Polecam, bo po pachę. Tutaj to ja sobie pozwolę powiedzieć, że ty lubisz takie rzeczy co ja. Ja też na przykład uwielbiam całą serię o Jasonie. I moje oglądanie Jasona polega na tym, że po prostu siedzę i sobie wyliczam, na jakie nowe sposoby scenarzyści wymyślili, jak on będzie zabijać tych ludzi. Znaczy, bo nie znam. Nie znasz, no, piątek 13. A okej, okay. I tam była cała seria o tych jak on tam mordował tych dzieciaków po lasach, później do miasta pojechał, nie? No i tam na przykład dla mnie numer jeden to było, jak dziewczynę wziął w śpiworze za śpiwór i o drzewo, albo kolesia wziął za głowę paskiem i zaczął z tyłu skręcać ten pasek i wiesz, tak łeb zmiażdżył. To dla mnie dwa numer jeden sposoby zabijania w tej serii. Uwielbiam to. No kina troszkę właśnie takiego klasy B jest o wiele czasem lepiej po to sięgnąć. Wiesz co, powiem tak. Są tam perełki. Są tam perełki, ale też może te perełki są dlatego dobre, że kino wysokobudżetowe, te, które oglądamy gdzieś tam sobie w kinach w dogodnych porach, no ma taki problem, że to są już ograne scenariusze, szczerze powiedziawszy. Tam wiesz, że szczególnie kino amerykańskie jest takie, że bohater główny nigdy nie może przegrać. Tak, i wiemy, że w ostatniej scenie bandzior zawsze wstanie. Tak, i będzie gadka, zamiast zastrzelić, to on będzie niego gadał i tak dalej. Wiecie, i to jest takie ograne i naprawdę oglądając kolejne efekty 3D, 4D, 5D, no ja nawet nigdy nie byłem w kinie na 3D i jakoś mnie nie ciągnie do tego absolutnie. No i ja też unikam tego. Ale po prostu wiesz, znaczy nie to tak unikam, tylko jakoś no nie przemawia do mnie ta konwencja. A w takim Aliens Opponents czy inna tematyka kina B już brytyjskiego, film, który też polecam, Evil Alien, o grupie dziennikarzy poszukujących zjawisk UFO, produkujących denny program, w końcu trafiają na złych kosmitów mordujących krowy i owce na walijskiej farmie. I też powiem wam szczerze, że ilość w ogóle pomysłów, kreacji aktorskie no są naprawdę dobre. I to jest już dobre? Właśnie kreacje aktorskie, bo w kinie tym takim mainstreamowym te postacie często są takie płaskie, sztampowe, napompowane patosem, jakimiś takimi problemami wyciągniętymi zupełnie z dupy.
dupy. A w tych filmach mam wrażenie, że te postacie są takie, mimo że no nie ma tam czasu, wiesz, na jakieś głębokie dygresje, przemyślenia i tak dalej, ale na zasadzie pewnego rodzaju operowania przedmiotami, stylu bycia, wypowiadaniem się, akcentem nawet, dlatego że takie filmy jest warto oglądać w oryginalnej wersji językowej. Jak Trainspotting i ten piękny akcent. To są perełki, które są zagłuszane na przykład w telewizji polskiej przez tak zwanych sztywniaków, czyli tych lektorów czytających nam ścieżkę dialogową. No są naprawdę bombastyczne i polecam, się w tym świetnie bawię. Też taki film mi się przypomniał, to się nazywa Red, chyba Alert, nie jestem pewien. Jaka gra była kiedyś? To nie, Red Zone, coś takiego. Ja napiszę tytuł, jak nie zapomnę. Sprawa jest taka, że jest jakieś tam sekta rodzinna, że ojciec to prowadzi, dziadek tam, wiesz, tam się ze sobą pykają i zabija fagasów, znaczy gejów, nie? Mordują. No i jest tak, że tam rusza na tą rodzinkę taka, jak to się nazywa, komórka do walki z nielegalną bronią. I jest tam zrobione po prostu, że wiesz, coś wychodzi nie tak, ginie jakiś tam, ktoś tam ginie i oni chcą to zatuszować, więc zabijają też tych dwóch dzieciaka, który tam ucieka, nie, on był, że go zabić chcieli. Nie był, tylko po prostu takie okoliczności sprawiły, że on został uwięziony, miał iść do zabicia. No i on, wiesz, ginie ofiara, giną po prostu ludzie po kolei, ale jest to świetnie zrobione, jest właśnie pokazane takie ten amerykańskie podejście rządowe, że jak czegoś nie możemy zrobić legalnie, to tuszujemy. A najbardziej to mnie rozwaliło na koniec scena, gdzie tam trąby jerychońskie kolo słyszy, myśli, że Bóg przychodzi, nie? A później się okazuje, że to po prostu kolesie z farmy obok hodowali zioły, sobie takie jaja z tego zrobili i puścili mu to... nagranie trąb jerychońskich, wiesz, i to te trąby jerychońskie tak naprawdę ratują sytuację, ale świetne, jest naprawdę dobre kino, polecam. Szukajcie dobrych filmów, są, też coś będziemy jeszcze polecać. No cóż, będziemy kończyć, bo już mi się taśma kończy, a wiecie, wywołanie filmu drogo kosztuje. Klikajcie, subskrybujcie, rozsyłajcie po znajomych. Niech to się rozszerza. I kręćcie swoje. Tak, i kręćcie swoje. Dziękujemy za uwagę. Miłego palenia. No. Trzymajcie się. Hej. Cześć.